Czas na Geeka, dzisiaj o kosmicznym odmierzaniu czasu i pojechanym designie. Radek Mróz, witam i zapraszam. Znana z ekscentrycznych i nieklasycznych rozwiązań firma Tokyo Flash wypuściła na rynek zegarek na rękę, który z zewnątrz przypomina kosmiczny spodek. Przed wami Kisai RPM. Historia tego modelu jest ciekawa. Został on zaprojektowany przez pochodzącego z Wielkiej Brytanii blogera Jamesa Farsdona. Pan James swoją koncepcję wysłał do producenta w lutym 2010 roku, a teraz jego sen się spełnił, ale wróćmy do samego zegarka. Jego centralnym elementem jest mineralne okrągłe szkiełko oraz niebieskie diody wokół niego. Kisai RPM jest wytrwały, został wykonany z nierdzewnej stali. Jest wygodny, nie odczujecie, że macie go na ręku, bo waży zaledwie 120 gramów. Z pewnością wielu z was zastanawia się, jak odczytać z tego godziny. No cóż, sprawa prosta nie jest. Otóż mamy tu dwa kręgi podświetlane diodami. Diody wewnętrznego kręgu informują nas o godzinie. Diody zewnętrznego kręgu informują natomiast o minutach, ale tutaj trzeba być ostrożnym. Jeśli podświetlają się diody podłużne, to znaczy, że mamy do czynienia z 5 minutami. Musimy to sobie zsumować. Jeśli na przykład na kręgu palą się 2 podłużne diody, to wiadomo, że chodzi o 10 minut. A do tego są także krótkie diody, każda z nich oznacza pojedynczą minutę. Wiem, brzmi bardzo skomplikowanie, trzeba poćwiczyć umiejętność odczytywania godziny, zanim zdecydujemy się założyć Kisai RPM na rękę. Dodam jeszcze, że zegarek nie potrzebuje wymiennych baterii, spokojnie, wygodnie można go naładować przy pomocy portu USB. Jeśli taki pojechany gadżet przypadł wam do gustu, to warto jeszcze porozmawiać o pieniądzach. Za ten model Kisai zapłacimy około $200.